poszukiwany drapieżny żółw, którego widziano na Suwalszczyźnie, jest już w rękach pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Mowa o Anieli, bo to żółwica. Imię nadały jej wnuki Anny Krzysztofiak z pracowni naukowo-edukacyjnej WPN-u. Historia gada zaczęła się kilka dni temu, kiedy to żółwia sfotografował przypadkowy turysta, a zdjęcie wysłał do parku. Fachowcy natychmiast rozpoznali żółwia żółtobrzuchego, przedstawiciela jednego z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Europie, i opublikowali stosowny apel w internecie. Żółwicę znalazł i schwytał jeden z leśniczych. O szczegółach opowiada Anna Krzysztofiak z WPN-u. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z turystów powiadomił nas o tym, że zaobserwował żółwia i przesłał nam zdjęcia z zapytaniem, czy to może być żółw błotny, nasz rodzimy. Oczywiście już pierwszy rzut oka na tą fotkę pokazał, że to nie jest żółw błotny. Żółw błotny u nas występował jeszcze w latach 70. Natomiast od tamtego czasu nie notowaliśmy jego obecności, co nie znaczy, że gdzieś w jakichś przepastnych bagnach nie zachowały się jeszcze jakieś stare osobniki. Natomiast to zdecydowanie jest żółw obcy, niestety do tego silnie inwazyjny, więc znajduje się na liście 100 najgroźniejszych zwierząt inwazyjnych na świecie. Więc absolutnie nie mogliśmy pozwolić na to, żeby on żył sobie dziko w naszej przyrodzie, i na apel właśnie wystosowany został schwytany i przywieziony do nas. Teraz żółwica czeka, aż park znajdzie jej dom. Na wolności zostać nie może, bo poczyni w środowisku naturalnym poważne szkody. Zagraża nie tylko rodzimym żółwiom, ale i szerokiej gamie płazów, gadów i bezkręgowców, na które poluje. Chociaż pochodzi z Kalifornii, nie boi się nawet łagodnych ostatnio polskich zim. Przede wszystkim, jeżeli znalazłyby się w towarzystwie żółwia błotnego, to wywierają na niego bardzo silny nacisk, są agresywne. Odganiają go od dobrych lęgowisk, więc po prostu stanowią bardzo silną konkurencję. Oprócz tego, jako wyspecjalizowane drapieżniki, zjadają całą masę naszych rodzimych zwierząt, w tym płazów, gadów. Taki żółw większy potrafi nawet zapolować na ptaka, jeżeli się zaczai w wodzie. No i są, żółwie te są nosicielami różnych groźnych chorób, do tej pory niespotykanych u naszych gatunków, na które nasze rodzime gatunki są zupełnie nieodporne, a czasami nawet przynoszą choroby groźne dla człowieka, takie jak salmonella czy inne pasożyty. Może ugryźć? Może uszczypnąć poważnie. Dziś żółwica miała swoją chwilę sławy. Gada fotografowali i filmowali reporterzy z lokalnych i ogólnopolskich stacji. Aniela przyciągała też uwagę turystów. Skorzystam z okazji, są Państwo turystami, tak? Skąd? My z Dolnego Śląska, Świdnica i Zgorzelec. Spodziewali się Państwo takich atrakcji? Nie. Nie. Właśnie zastanawiamy się, jak on się tu znalazł, bo nie słyszeliśmy od początku. Jakiś nieodpowiedzialny hodowca po prostu znudziło mu się, albo był już zbyt uciążliwy i wypuścił go. Tak, zgubił. Ze smyczy się zerwał. Czytałam tą informację, że tak, został właśnie, że jest poszukiwany, a dzisiaj rano usłyszałam, że jest odnaleziony. Co ciekawe, jeszcze dziś do parku dotarł kolejny znaleziony obcy żółw. Tym razem lądowy, który nie jest już tak dużym zagrożeniem. Uderz w stół, a żółwie się odezwą, co? To może być samiec. Ja nie wiem, jak z tymi lądowymi, bo nie ma tutaj UTN, tylko gdzieś w połowie ma. Może być samiec.